Deszcz padał już od kilku godzin, kiedy Anna wracała do domu. Była to taka typowa, ponura jesieni wieczór, kiedy miasto zanurzało się w ciemności i szarzyźnie deszczu. Długo kierowała samochodem, zastanawiając się nad tym, co właśnie zamierzała zrobić. Miała dość. Dość kłamstw, oszustw i notorycznych zdrad swojego męża, Michała. Nie mogła dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Kiedy wreszcie weszła do sypialni, Anna od razu zauważyła, że Michał leżał na łóżku, przeglądając telefon. Jego oblicze wyrażało zaskoczenie i pewną niepewność, aż do momentu, kiedy spojrzał w oczy swojej żony. Michał, mamy o czym porozmawiać, rzekła zdecydowanie, kładąc torebkę na stoliku nocnym. Była zdecydowana stawić czoła temu, co odkryła, niezależnie od tego, jakie były tego konsekwencje. Michał, wciąż leżąc na łóżku, próbował ukryć zdziwienie, ale Anna dostrzegła zmieszanie na jego twarzy. O czym mówisz, Anna? Zapytał, choć doskonale wiedział, o co chodzi. Anna zaczęła przemierzać pokój, nie spuszczając wzroku z męża. Oczywiście, że wiesz, o czym mówię, Michał. Chodzi o twoje zdrady. Nie jestem już w stanie dłużej udawać, że ich nie zauważyłam. Michał wzdrygnął się na te słowa, ale nie próbował się wytłumaczyć. Wiedział, że teraz musi stawić czoła konsekwencjom swojego postępowania. Przyznaj się, kontynuowała Anna. Chcę usłyszeć to od ciebie, bez żadnych kłamstw. Niech to będzie nasz moment prawdy. W miarę jak słowa te opadały na mężczyznę, Anna widziała, jak jego twarz zmienia się. Zdawał sobie sprawę, że nie ma już ucieczki przed odpowiedzialnością za swoje czyny. To był punkt krytyczny ich małżeństwa, od którego zależało, czy jeszcze jest nadzieja na naprawę tego, co zostało zniszczone. Deszcz za oknem nadal szeleścił, a atmosfera w sypialni stawała się coraz bardziej napięta. Anna, siedząc obok Michała na łóżku, czuła, że to jest moment prawdy, który nareszcie musi nadejść. Nie było już miejsca na kłamstwa, uniki czy wymijające odpowiedzi. Musiała to wyjaśnić raz na zawsze. Anna wzięła głęboki oddech, czując, jak jej serce bije coraz szybciej, a dłonie drżą lekko. Postanowiła podejść do tej sytuacji zdecydowanie i stanowczo. Nie rób sobie jaj, Michał. To już wystarczy. Przygotowałam listę rzeczy, które musimy omówić. Michał, w milczeniu unosząc paczkę papierosów, wyjął jednego i zapalił. Było w tym coś ironicznie przygnębiającego w sposobie, w jaki ognisko papierosa migotało w ciemności. O czym ty mówisz, Anna? Przecież wszystko jest w porządku, odezwał się, po raz pierwszy od dawna wydając się zagubiony. Anna westchnęła ciężko. Wiedziała, że musi dotrzeć do Michała, musi sprawić, żeby zrozumiał powagę sytuacji. Powoli sięgnęła do swojej torebki i wyjęła z niej kartkę, którą ostrożnie przekazała mężowi. To była lista, którą przygotowała wcześniej. Oczywiście, pierwszy punkt na liście był jasny i nie do pominięcia. Oto lista rzeczy, które musimy omówić, powiedziała Anna, jej wzrok stał się nieustępliwy. Na pierwszym miejscu, twoje zdrady. Kiedy Michał spojrzał na kartkę, jego twarz pociemniała. Nie mógł unikać tematu ani dłużej, ani się z tego wymigać. Im dłużej wpatrywał się w to jedno słowo na kartce, tym bardziej odczuwał ciężar swoich czynów. Każdy punkt na liście przypominał mu o bólu, który spowodował i o zaufaniu, które zniszczył. Wiesz, że to nie jest tak, jak myślisz, zaczął Michał, ale jego słowa były pełne wewnętrznego konfliktu. Nie był już pewien, czy może nadal się bronić. Anna spojrzała na niego ze smutkiem i determinacją. Michał, teraz musisz być zupełnie szczery. Chcę poznać prawdę, chcę zrozumieć, dlaczego to zrobiłeś. Nasze małżeństwo stoi na krawędzi przepaści, ale może jest jeszcze szansa na naprawienie tego wszystkiego. To jest nasza ostatnia szansa. Deszcz za oknem nadal szeleścił, a atmosfera w sypialni stawała się coraz bardziej napięta. Anna patrzyła na Michała z oczami pełnymi oczekiwania i niepewności. Czuła, że to jest moment, w którym muszą odkryć wszystkie karty, jeśli mają nadzieję na naprawę swojego związek. Michał, zdając sobie sprawę, że nie ma już drogi ucieczki, wrzucił niedopałek papierosa do popielniczki i przesunął się bliżej Anny. Jego oblicze było nacechowane zarówno wstydem, jak i desperacją. Wiedział, że nie może dłużej ukrywać prawdy przed żoną. Dobra, możemy o tym porozmawiać, powiedział w końcu, jego głos wydawał się być chropowaty i spękany. Ale pozwól mi wytłumaczyć.
Anna przyjęła tę odpowiedź ze skupieniem, wiedząc, że teraz nadszedł czas, by usłyszeć prawdę. Chcę zrozumieć, dlaczego to zrobiłeś, Michał, powiedziała spokojnie. Chcę wiedzieć, co się działo w twojej głowie, dlaczego zdradziłeś nasze małżeństwo. Michał przez chwilę milczał, patrząc w podłogę. W jego myślach mknęły obrazy minionych chwil, chwile słabości i okoliczności, które doprowadziły do jego zdrad. Wiedział, że teraz musi być całkowicie szczery, choć wiedział, że prawda może przynieść ból. Wiem, że to nie jest usprawiedliwienie, zaczął Michał, jego głos był wciąż trzęsący się, ale próbował znaleźć słowa, by wyjaśnić. To były błędy, które popełniłem, kiedy czułem się zagubiony i zaniedbywany. Wiedziałem, że robię źle, ale jednocześnie czułem się, jakby to była ucieczka od problemów, od rutyny naszego małżeństwa. Anna słuchała go uważnie, choć słowa Michała sprawiały, że jej serce bolało coraz bardziej. Była rozdarta między chęcią zrozumienia, a gniewem na to, co zrobił. Musisz zrozumieć, Anna, kontynuował Michał, że to nie była zemsta ani próba zniszczenia naszego związku. To były chwile słabości, za którymi bardzo żałuję. Anna westchnęła ciężko, próbując opanować emocje. Wiedziała, że teraz muszą wspólnie wypracować rozwiązanie, ale także zmierzyć się z konsekwencjami. Tajemnice wreszcie zostały wyjawione, a teraz nadszedł czas na budowanie nowego początku albo pożegnanie się z przeszłością. Po chwili ciszy, która zawisła w sypialni, Michał zaczął opowiadać. To była opowieść pełna bólu, zdrady i żalu, która trwała przez kolejne godziny. Anna słuchała uważnie każdego słowa, choć serce jej pękało na myśl o tym, co usłyszała. Michał wyjawił jej prawdę o swoich zdradach. Opowiadał o spotkaniach z innymi kobietami, o ukrywanych wiadomościach i tajemniczych telefonatach. Były to historie pełne kłamstw, zakłamań i zranionych uczuć. Przyznawał się do każdej zdrady, wyjawiając miejsce, datę i okoliczności, w jakich doszło do jego zdrad. Anna słuchała, nie mogąc uwierzyć, że człowiek, którego tak bardzo kochała, mógł jej to zrobić. Każde nowe wyznanie Michała było jak cios, który ją ranił, ale jednocześnie wiedziała, że musi to usłyszeć, żeby zrozumieć, co się stało. Gdybyś tylko wcześniej przyszedł do mnie i szczerze o wszystkim opowiedział, powiedziała Anna, jej głos był pełen smutku i rozczarowania, może moglibyśmy to naprawić. Może razem znaleźlibyśmy sposób na przezwyciężenie naszych problemów. Michał, patrząc na Annę, czuł się kompletnie bezsilny. Wiedział, że swoimi czynami zrujnował to, co mieli, i teraz musieli zmierzyć się z konsekwencjami. Nie było już miejsca na wymówki ani tajemnice, teraz musieli podjąć decyzję, co dalej. Jego opowieść o zdradach była jak otwarcie szkatułki z najbardziej bolesnymi wspomnieniami i teraz oboje stali przed wyborem, czy jeszcze jest nadzieja na naprawę tego, co zostało zniszczone. Dni i tygodnie mijały, a Anna i Michał starali się odbudować swoje zranione małżeństwo. Po wyjawieniu tajemnic Michała, ich życie stało się walką o odzyskanie zaufania i utraconej bliskości. Terapie, rozmowy, obietnice, wszystko to było częścią procesu, który miał przywrócić do życia ich relacje. Anna była gotowa dać im jeszcze jedną szansę, choć serce jej nadal krwawiło od bólu i zdrady, które zaznała. Anna wierzyła, że może jeszcze jest nadzieja. Wierzyła w to, że miłość, którą dzieliła z Michałem, mogła przetrwać te trudne chwile. Było to jak próba ognia, gdzie odbudowa związku wymagała od nich odkrycia na nowo siebie nawzajem, przepracowania swoich problemów i budowania na nowo fundamentu, na którym zbudowali swoje małżeństwo. Jednak pewnego dnia, wracając do domu z zakupów, Anna znalazła Michałowi wiadomość na jego telefonie. Jej serce zaczęło bić coraz szybciej, gdy zobaczyła, że jest to flirt z inną kobietą, a treść była jednoznaczna. To było kroplą, która przelała czarę goryczy. Zatrzymała się w drzwiach i patrzyła na ekran telefonu, czując wewnętrzny ból i rozgoryczenie. To nie była pierwsza taka sytuacja po obiecującym starcie w naprawie ich związku. Były to kolejne kłamstwa i zdrady, które świadczyły o tym, że Michał nadal nie potrafił wyjść z cyklu niewierności. Anna z trudem opanowała swoje emocje. Wiedziała, że musi teraz podjąć decyzję, czy jest jeszcze jakikolwiek sens w walce o ich małżeństwo. Dni i tygodnie pracy nad naprawą związku zdawały się teraz być daremne. Chociaż wciąż kochała Michała, to teraz czuła się zdradzona i oszukana. To była ostatnia próba, która stała się punktem kulminacyjnym ich związkowego dramatu. Tego wieczoru Anna postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Po ostatniej zdradzie Michała poczuła,
że nie ma już siły na kolejne obietnice i próby naprawy małżeństwa. Zdecydowała się na desperacki krok, który miał być momentem decydującym w ich relacji. Zamiast wybuchnąć złością, Anna przyprowadziła do domu mężczyznę, którego poznała na siłowni, Łukasza. Łukasz był atrakcyjnym brunetem, utalentowanym sportowcem i przede wszystkim niezależnym duchem, który nie miał zamiaru kłamać. Spotkanie z nim na siłowni było przypadkowe, ale w miarę jak poznawali się lepiej, Anna odkrywała w nim cechy, które zaczęły ją przyciągać. Wieczorem, kiedy Michał był poza domem, Anna spędzała miło czas z Łukaszem w swoim domu. Były to chwile rozmów, śmiechu i wzajemnego wsparcia, czego tak bardzo jej brakowało w ostatnich miesiącach. Łukasz wydawał się być przeciwieństwem Michała. Był uczciwy, bezpośredni i otwarty na to, by pomóc Annie w trudnych chwilach. Anna wiedziała, że to ryzykowne posunięcie, ale jednocześnie czuła, że to jedyna droga do wyjaśnienia swojego życia. Kiedy wreszcie postanowiła stawić czoła Michałowi z tą prawdą, nie wiedziała, jak on zareaguje. Czy obieca poprawę? Czy znów ją zrani? Wiedziała tylko jedno, musiała podjąć tę decyzję, aby wiedzieć, co jest najlepsze dla jej przyszłości i szczęścia. Kiedy Michał wrócił do domu, Anna była już gotowa. Miała dość kłamstw, zdrad i ciągłego oszukiwania. Teraz przyszedł czas na prawdę i konfrontację. Wiedziała, że to będzie trudne, ale nie mogła dłużej żyć w kłamstwie. Gdy drzwi domu się otworzyły, Anna i Łukasz siedzieli w salonie, czekając. Michał wszedł do środka i zamarł na widok mężczyzny obok Anny. Było widać, że jego mina była wyrazem złości i zdziwienia. Nigdy nie spodziewał się, że Anna jest zdolna znaleźć sobie kogoś innego. Zawsze miał przekonanie, że może ją zdradzać do woli, a ona i tak mu zawsze wybaczy i zostanie przy nim. Anna spojrzała na Michała, jej wzrok był pełen determinacji. Nie zamierzała już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. To było ich ostatnie starcie. Michał, zaczęła spokojnie, poznałam Łukasza na siłowni. Jestem z nim, ponieważ nie mogłam dłużej żyć w kłamstwie i zdradzie. To jest nasza konfrontacja. Teraz musimy rozmawiać jak dorośli ludzie. Michał próbował znaleźć słowa, ale jego gniew i zdziwienie sprawiły, że był kompletnie zdezorientowany. Nie mógł już ukrywać swoich zdrad, a teraz musiał stawić czoła konsekwencjom swojego postępowania. Anna, to nie jest tak, jak myślisz, próbował bronić się, ale słowa wydawały się puste wobec tego, co właśnie się stało. Łukasz, choć siedział w milczeniu, wyrażał swoją gotowość do wesprzyjcia Anny w tej trudnej chwili. Był pewny siebie, wiedział, że nie ma prawa do mężczyzny, który zniszczył małżeństwo Anny. Teraz przyszła pora na prawdę i rozmowę, która miała ustalić, co dalej. To był moment, na który Anna czekała od dawna, czas, aby wyjaśnić, czy jest jeszcze nadzieja na naprawę tego, co zostało zniszczone. Gdy Łukasz i Anna opowiedzieli Michałowi o swoim związku, atmosfera w domu była napięta i pełna niewyrażonych emocji. To było coś, czego nikt się nie spodziewał. Anna zaczęła odważnie, wyjaśniając, że zrozumiała, iż ma tylko jedno życie i nie może już dłużej marnować czasu na nieudane małżeństwo. Przez lata była gotowa przebaczać i próbować naprawić ich związek, ale teraz wiedziała, że to już nie jest możliwe. Jej serce nie chciało już dłużej być ranione przez Michała. Michał, chociaż był zszokowany, musiał stawić czoła prawdzie. Był świadom, że zrujnował swoją szansę na szczęśliwe małżeństwo. Jego gniew, złość i poczucie bezsilności sprawiały, że nie miał prawa protestować. To była konfrontacja z prawdą, która go zmusiła do spojrzenia w lustro i zrozumienia, jak bardzo zaniedbywał swoje małżeństwo. Anna dodała, że chociaż ma teraz nową relację z Łukaszem, nie wyklucza możliwości, że Michał i ona mogą nadal utrzymywać kontakt jako rodzice, ale już nie jako partnerzy życiowi. Musieli znaleźć nowe rozwiązania, aby zapewnić dobro swojego dziecka. Michał siedział tam, czując się całkowicie pokonany. Wiedział, że to była jego ostatnia szansa, a teraz przegrał ją. W oczach Anny i Łukasza widział to, co stracił przez swoje błędy i zdrady. To był moment, który na zawsze zmienił jego życie i przypomniał mu, że czyny mają konsekwencje. Nadszedł czas na nowe rozwiązania i nowe początki. Anna i Łukasz byli gotowi podjąć wyzwanie, by stworzyć wspólną przyszłość, a Michał musiał się zmierzyć z tym, co zostawił za sobą. To była historia o konfrontacji z prawdą, bólu, ale też nadziei na lepsze jutro.
Następnego dnia po konfrontacji Michał opuścił dom. Był to moment, który wszyscy troje wiedzieli, że musi nadejść, choć był pełen smutku i rozczarowania. Anna i Łukasz zaczęli wspólnie budować swoje nowe życie. Opuszczenie domu było trudne zarówno dla Michała, jak i Anny. To miejsce, w którym razem spędzili wiele lat, gdzie tworzyli wspomnienia, gdzie przeszli przez wzloty i upadki ich związku. Teraz to wszystko miało przeminąć, zostawiając za sobą jedynie pustkę. Anna i Łukasz byli przekonani, że to właściwa decyzja. Mimo trudności, które mieli przed sobą, wierzyli, że mogą znaleźć prawdziwe szczęście razem. Ich związek rozwijał się w sposób, który przynosił im spokój i poczucie spełnienia, czego dawno nie mieli. Rozstanie z Michałem nie było jednak łatwe. W sercu Anny pozostawał ślad smutku i żalu za straconą miłością, za marzeniami o udanym małżeństwie, które nie spełniły się. Była to trudna droga, ale jednocześnie otwierała przed nią nowe perspektywy i nadzieje. Łukasz był dla Anny oparciem i wsparciem w tym trudnym czasie. Razem budowali swoją przyszłość, ucząc się na błędach przeszłości i dążąc do spełnienia w miłości, której oboje tak bardzo pragnęli. To było wyzwanie, ale byli przekonani, że warto było podjąć je, aby znaleźć prawdziwe szczęście w nowym życiu. Miesiące płynęły, a życie Anny i Łukasza stawało się coraz bardziej pełne i satysfakcjonujące. To był czas nowego początku, pełen nadziei, radości i odkrywania siebie nawzajem na nowo. Ich miłość kwitła, a każdy dzień przynosił ze sobą nowe wyzwania i radości. Anna odzyskała pewność siebie, której dawno nie miała. Było to dla niej przebudzenie, w którym odkrywała swoje wartości i marzenia na nowo. Teraz, będąc w związku z Łukaszem, czuła się akceptowana i kochana taką, jaka była. Było to dla niej odkupienie za lata, które spędziła w toksycznym małżeństwie. Łukasz również ewoluował w tej nowej relacji. Zrozumiał, że prawdziwa miłość wymaga kompromisu, poświęceń i wysiłku. Nauka komunikacji i zrozumienia potrzeb drugiej osoby była dla niego kluczowa. Nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w empatii i gotowości do słuchania. To były lekcje, które przyszły mu z czasem, ale były niezwykle cenne. Ich życie stało się pełniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wspólnie eksplorowali nowe pasje, podróżowali i odkrywali piękno życia. Byli dla siebie wsparciem w trudnych chwilach i świętowali razem sukcesy. W miarę jak miesiące mijają, Anna i Łukasz stają się coraz bliżej. Ich miłość jest teraz silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a każdy dzień przynosi im nowe możliwości do budowania wspólnej przyszłości. To było dla nich potwierdzenie, że czasami konieczne jest zakończenie jednego rozdziału, aby rozpocząć zupełnie nowy, pełen nadziei i szczęścia. Anna i Łukasz byli teraz na nowej drodze swojego życia. Każde z nich wniosło do związku cenne doświadczenia z przeszłości, które pomagały im w tworzeniu zdrowej i trwałej relacji. Ucząc się na błędach swoich poprzednich związków, Anna i Łukasz stawiali na otwartą i szczere komunikację. Wiedzieli, że to klucz do rozumienia potrzeb i pragnień drugiej osoby. Nie bali się rozmawiać o swoich uczuciach, nawet jeśli czasami były to trudne tematy. Pracowali również nad budowaniem zaufania. Dla Anny było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę jej doświadczenia z poprzednim małżeństwem. Łukasz wykazywał cierpliwość i wyrozumiałość, pomagając jej w procesie odbudowy zaufania. Wspólnie tworzyli nowe tradycje i wspomnienia. Każda podróż, każda uroczystość, każdy dzień spędzony razem było dla nich okazją do wzmacniania więzi i celebracji ich miłości. Starali się być dla siebie wsparciem w trudnych chwilach i cieszyć się wspólnymi sukcesami. Mijały lata, a miłość Anny i Łukasza rosła w siłę. Byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi i partnerami życiowymi. To było uczucie, które oboje długo szukali i teraz mieli je na stałe w swoim życiu. Dla Anny to było odkupienie za lata, które spędziła w nieszczęśliwym małżeństwie. Teraz wiedziała, że zasługuje na prawdziwą miłość i jest gotowa ją pielęgnować. Łukasz natomiast znalazł w Annie miłość, której zawsze pragnął. Była dla niego źródłem inspiracji i wsparcia. Ich historia była dowodem na to, że czasami trzeba zakończyć pewne rozdziały, aby napisać nowe. Anna i Łukasz znaleźli się nawzajem w najmniej oczekiwanym momencie, ale to właśnie ta niespodziewana miłość sprawiła, że ich życie stało się pełne sensu i szczęścia. Byli dowodem na to, że każdy ma prawo do drugiej szansy w miłości i że prawdziwe szczęście można znaleźć, ucząc się na błędach przeszłości i otwierając serce na nowe możliwości.
To była historia o miłości, która przetrwała próby czasu i stała się źródłem nieustającej radości i spełnienia.